Cześć, Gosia Piasecka w Run TV Rajdowo News. W tym odcinku więcej informacji, co się działo na mapie rajdowej. Jak wiecie, poprzedni przejął całkowicie rajd Polski, z którego nadal nie można się otrząsnąć. A już niedługo rajd Finlandii, o którym na pewno też Wam opowiem. Wracając do minionego tygodnia, zaczynamy od 6 edycji rajdowych Mistrzostw Europy, a także jednej z najszybszych rund ERC, czyli Rally Estonia. Tam też się sporo działo, do imprezy na odcinkach szutrowych zgłosiło się 66 załóg. W piątek zawodnicy mieli do pokonania odcinek kwalifikacyjny, który bezapelacyjnie wygrała nasza polska załoga, czyli Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran w Fordzie Fiesta R5. Potem w wieczornych godzinach załogi miały do przejechania Super Roes, a w sobotę zaś do pokonania 9 odcinków specjalnych, w niedzielę na szczęście już tylko 2. Ale walka rozpoczęła się już od samego startu. Niezwykle zacięty pojedynek o setne sekundy co odcinek między polską załogą a rosyjską Lukaniuk Jarnatuto w Mitsubishi Lancer Evo 10 generacji da maksimum emocji podczas oglądania rajdu. To nie jedyny polski team na estońskich odcinkach rajdu. Mieliśmy możliwość oglądać załogę w Fordzie Fiesta R5 Jarosława Kołtuna i Irka Pleskota, którzy bardzo szybko i technicznie pokonywali odcinki i ostatecznie uplasowali się na 8 miejscu w generalce. Za to 7 miejsce w generalce przed Kołtunem i Pleskotem zajęła polsko-ukraińska załoga, czyli Dominika Zbutwias i Przemek Mazur w Subaru Impreza WRX STI. Następną polską załogą, którą bardzo ładnie i technicznie pokonywała odcinki, była Tomasz Kochański i Przemysław Zawada w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji, którzy ostatecznie w klasyfikacji generalnej zajęli 26 miejsce. A kto ostatecznie stanął na podium? Pierwsze miejsce należało do rosyjskiej załogi Aleksy Lukaniuk i Aleksy Jarnatuto w Mitsubishi Lancer Evo 10 generacji. Na drugim miejscu znalazł się nasz polski zespół, czyli Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran w Fordzie Fiesta R5. A trzecie miejsce należało do estońskiej załogi Reinder Aus i Simo Koskinen w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji. Wracamy do kraju, gdzie 18 lipca odbył się pierwszy rajd Warmińskie Szutry, będący czwartą rundą Shooter Cup 2015. Organizator przygotował dla zawodników szybkie i techniczne odcinki specjalne o nawierzchni szutrowej oraz pierwszy raz odcinek na torze motocrossowym w Olsztynie. Do zawodu zgłosiło się 27 załóg. Faworytem do zwycięstwa jest Zbigniew Staniszewski, który będzie rywalizował m.in. z Krzysztofem Oliksowiczem, Danielem Żarne i Krzysztofem Prędko. Na odcinkach specjalnych zobaczymy także czołówkę klasyfikacji Shooter Cup, czyli Sebastiana Chrzanowskiego, Konrada Dudzińskiego i Łukasza Grzywy. I oczywiście w klasyfikacji generalnej gość faworyt nie zawiódł, ponieważ stanął na pierwszym miejscu podium z pilotem Bartkiem Boba w Peugeotie 207. Za nimi na drugim miejscu uplasowali się Krzysztof Oleksowicz i Sebastian Sadowski w Fordzie Fiesta R5. Na trzecie miejsce należało do Daniela Żarna i Łukasza Wołoch w Mitsubishi Lancer. Natomiast w klasyfikacji generalnej Shooter Cup pierwsze miejsce zajęła załoga Konrad Dudziński i Mateusz Kułakowski w Hondzie Civic. Na drugim miejscu uplasowali się Dominik Winckiewicz i Sebastian Wach w Hondzie Civic Type R. A na trzecim miejscu znaleźli się Sebastian Chrzanowski i Adam Gnięda w Hondzie Civic. 18 lipca w Bednarach odbyła się już 8. i ostatnia runda zawodów Power Stage Bednar. Dla zawodników czekał jeden odcinek specjalny przejeżdżany czterokrotnie. Do zawodu zgłosiło się ponad 100 kierowców. Klasyfikację generalną przejął Mitsubishi Lancer Evo 10 generacji. Na pierwszym miejscu był kierowca z zespołu Seven Motorsport Draft Racing, na drugim miejscu był Grzegorz Olchowski, a na trzecim kierowca z zespołu Sabotażysta Draft Racing. To już wszystko w tym odcinku, słyszymy się za tydzień, cześć!